podziękować za ogromny wkład w rozwój tego klubu, a przede wszystkim za strzelenie ho, ho, ho i jeszcze więcej bramek zawodnikowi, który odchodzi na zasłużoną emeryturę. Jak co roku MLKS Orkan Chorzemin bawi się na wielkim balu piłkarza. W 1999 już na 8 z kolei. Niewątpliwie najważniejszą częścią balu, tym na co wszyscy czekali, było ogłoszenie wyników na najpopularniejszego i najlepszego piłkarza. Ale aby napięcie wzrosło dopiero o 22. Wcześniej jednak inna ważna uroczystość. Pożegnanie odchodzącego piłkarza Marka Kubali, który na szczęście nie żegna się na stałe z klubem, gdyż po ukończeniu Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie ma zamiar podjąć pracę trenerską. Wyrazy uznania pan Kubala przyjął od władz powiatu, miasta i Poznańskiego Okręgu Związku Piłki Nożnej. Ale oto orkiestra tuż. Podajemy wyniki 8 plebiscytu na najlepszy najpopularniejszego piłkarza MLKS Orkan Chorzemin. 10. miejsce Jarosław Tomys, 9. Jarosław Kardaś, 8. Mariusz Pacyna, 7. Tadeusz Tomys, 6. Maciej Strażyński, 5. Szymon Orwat, 4. Jan Buśko. Oto ścisła trójka. 3. miejsce Witold Brychner, 2. miejsce Witold Szefner i 1. Jacek Gruszczyński. Ponadto Rada MLKS wyróżnia corocznie najlepszych juniorów grających w drużynie seniorów w klasie okręgowej. W tym roku wyróżniono Marcina Sołtysiaka oraz Dominika Tomiaka. Nagrody, dyplomy wręczali goście honorowi balu, to znaczy starosta powiatu pan Ryszard Kurz, wicestarosta pan Krzysztof Piasek, burmistrz pan Jan Słomiński, przewodniczący Rady Miasta pan Piotr Maszner, wiceprzewodniczący Poznańskiego Okręgu Związku Piłki Nożnej pan Jacek Szymaniak, prezes honorowy klubu pan Stanisław Ceglarek, a w imieniu posła Tomaszewskiego puchar wręczył pan Wiesław Ochotny, oczywiście Jackowi Gruszczyńskiemu. Zabawa pyszna do białego rana, a szczególne podziękowania za dobrą organizację należą się prezesowi panu Marianowi Żokowi.
no i panu ziomkowi za płonący tort w kształcie boiska.